Cześć, tu Honorata Witańska, a to są Instahistorie. To były początki w ogóle tego serialu. To było w pokoju przesłuchań. Te kajdanki były jakimś dowodem w sprawie. One mi się tak jakoś spodobały. O, serial Barwy Szczęścia. Zdjęcie z Heleną Englert, która grała wtedy moją pasierbicę. Coś wrzucałyśmy właśnie na Instagrama i coś Helena mówi, no, że ona to ten Instagram ma taki ubogi, że ona to... Ja mówię, dawaj Helena, robimy zdjęcie, tagujemy, nabijamy followersów. I to chyba było to zdjęcie, które wrzuciłyśmy. To był taki początek naszej pracy. To był materiał, który robiłam dla Telewizji Polskiej chyba. Musiałam wyćwiczyć jakiś jeden taki pad i uczył mnie go chłopak, który był, no nie wiem, dwa razy chyba większej postury niż ty. Ty jesteś wysokim facetem, a on był taki, wiesz, napakowany. Ja taki kurczak, tak przed nim stanęłam, mówię, człowieku, no jak ty sobie to wyobrażasz? A on mówi, spokojnie, właśnie tego się nauczyłam, technika. No i nagle się okazało, że ktoś do mnie facet, to wie, bach, 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 glebaj. I tak to się w Polsce robi. No, pióra w rokat, gala, trzeba po prostu wyglądać. No tak, no. Ale akurat jakaś taka jestem, to chyba nie z mojego Instagrama, bo ja zazwyczaj na Instagrama wybieram takie, gdzie przynajmniej z jakiś ochłap uśmiechu. A tu jestem jakaś taka posągowa. Ha, wiedziałam, że będzie to zdjęcie. Wiedziałam po prostu. Zanzibar. Boże, jak tam było cudownie. Nie wiem, czy mam się odnosić do moich pośladków, które są na tym zdjęciu. Nie wiem, czy jakby w tym celu zostało to zdjęcie wybrane. To zdjęcie zostało zrobione przez osobę, która akurat trzymała aparat. Oddaję do tego miejsca ocean, piasek, spokój. Ojej, ty Bożesz mój, Karolinka, nie żyje, no. No nie żyje dziewczyna. Zginęła sobie ta krew. Ona była taka zimna. Oni to na mnie wylali. Do buzi, kurczę, do serca tam w te okolice. Taka blada, no. Już chyba 20 minut po zgonie, może nawet więcej.